Tradycja uprawiania zapasów w naszym mieście sięga początku XX wieku. Dziś kontynuuje ją Siła Mysłowice. Klub został reaktywowany w 2014 roku po kilkuletniej przerwie, a w sobotę 11 grudnia w hali przy ulicy Jasińskiego odbył się turniej zapasów dzieci i młodzików na 95-lecie siły. Mamy odzew z Mysłowic bardzo duży, jeśli chodzi o zapasy, o kickboxing, to mamy praktycznie co tydzień jakiś nowy narybek, więc jest co robić. Kiedyś w sile trenowało się m.in. lekką atletykę, podnoszenie ciężarów czy nawet palanta. Dziś klub stawia na zapasy i kickboxing, którego sekcja również prężnie się rozwija. Pokaz podopiecznych trenera Sebastiana Stachonia mogliśmy oglądać podczas jubileuszowego turnieju. Tymczasem od 7 lat zapaśnicy siły co roku zdobywają medale Mistrzostw Polski. Jak wiemy, Siła Mysłowice to jeden z najpotężniejszych klubów sportowych, jeżeli chodzi o sztuki walki na świecie. Stąd wywodzą się mistrzowie olimpijscy, medaliści i mistrzowie Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, wielokrotni mistrzowie Polski indywidualnie i drużynowo. Urodzinowy turniej zaszczycili swoją obecnością byli trenerzy i zawodnicy, w tym m.in. dwukrotny mistrz Polski Dariusz Przystolik, czy legenda zapasów i ikona siły Czesław Kwieciński, pięciokrotny olimpijczyk, dwukrotny medalista olimpijski, zdobywca 3 medali na Mistrzostwach Świata i 10 na Mistrzostwach Polski. Jak ja schodziłem z maty i przegrałem, to też ja byłem taki zły, mówię, że bym jeszcze raz teraz wyszedł, to bym go załatwił, nie? No, trzeba po prostu trenować i chcieć osiągnąć to. Trenowali tu również m.in. Bogdan Daras, Piotr Michalik czy Ernest Gądzik. Podczas jubileuszu można było zresztą podziwiać trofea zdobyte także przez nich na przestrzeni wielu lat, a klub zapowiada rozszerzenie swojej działalności o nową sekcję kolejnego sportu walki. Jakiego? To póki co pozostaje tajemnicą, jednak jeśli wasze dzieciaki rozpiera energia, przekujcie ją w coś dobrego i zaprowadźcie je na treningi przy ulicy Jasińskiego 2. Wywodzą się stąd znakomici zawodnicy, których nazwiska znane są w całym sportowym świecie.